Witam wszystkich na moim kanale. W dniu dzisiejszym zrobimy sos musztardowy. Sos musztardowy można zrobić do ziemniaków z jajkiem gotowanym na twardo. Można zrobić do mięs, do kotletów mielonych, więc jak Was fantazja poniesie, tak możecie wykorzystywać sos musztardowy. Ja Wam dzisiaj pokażę, jak go zrobić. Do kubeczka jedna kostka, musimy sobie zrobić taki wywar rosołowy i zalejemy gorącą wodą. Pół kubka wody mi wystarczy, teraz to musimy tą kostkę rozpuścić. W moim przypadku zrobimy jajka na twardo w sosie musztardowym, więc postawiłem sobie tutaj jajka. No i wiadomo, już nie muszę Wam pokazywać procesu gotowania jajka, bo chyba każdy wie, jak ugotować jajka na twardo. Dodajmy trochę pieprzu. Gorąca woda wyciągnie właściwości z pieprzu. Jak bulion mamy gotowy, odstawiamy go na bok. W drugiej kolejności weźmiemy cebulkę, pokroimy ją w drobną kostkę. W międzyczasie na patelnię dajmy około łyżki, może ponad łyżkę masła. Rozpuśćmy masło i wsypmy drobno pokrojoną cebulkę. Cebulkę mamy już wsypaną i teraz musimy ją poddusić. Nie zeszklić, poddusić tak, aby zmiękła. Tak, jajka już odstawiłem, bo się ugotowały. Cebulka już jest na granicy takiej, więc ona już jest mięciutka, za chwileczkę będzie się brązowić, będzie się przypalać, więc takiej nie chcę. I w tym momencie wsypujemy około, ja wiem, dwie łyżki mąki. Nie więcej, wystarczy. No i mieszamy, dusimy. Musimy to wszystko połączyć, mąkę rozpuścić. Chwileczkę to potrwa. Mąkę nie doprowadzamy tak, żeby się przypaliła, nie robimy, musi być sos jasny, nie ciemny, taki wolę do jajek. Musimy cały czas mieszać, uważać, żeby się mąka nie przypaliła, ale musi mąka stracić swoją surowość. Jak już czujemy, że mąka zaczyna zmieniać zapach, wlewamy troszeczkę bulionu i dalej mieszamy. Sosik tak nam już wygląda. Jeżeli wyszedłby Wam za gęsty, to zawsze możecie dolać tą resztkę bulionu, która Wam została, czy ewentualnie dodać wody. Na takim etapie ja dodaję dwie, około 3 łyżki wina białego. No i w dalszym ciągu musimy to ładnie rozprowadzić, wymieszać. Powiem Wam tak, jeżeli żeby wycyrklować z ilością tego, to jeżeli jest taka rodzina, no około 4-5 osób, dajcie te dwie łyżki mąki, gdy się spodziewacie na przykład gości. Jeżeli jest dwuosobowa, no to wystarczy Wam jedna łyżka mąki, w zupełności wystarczy. Już mamy to fajnie gęste, ładnie się zagęściło. Teraz dodamy łyżkę śmietany 18. Tak, śmietana już jest. Teraz to również musimy fajnie wymieszać. I następna kolejność to już będzie musztarda. Ja musztardy mieszam. Daję stołową, rosyjską, żeby było troszeczkę pikantne. Można dać do tego troszeczkę francuskiej. To już według Was, jaką musztardę lubicie. Zobaczcie, jakie to fajne wyszło. Teraz już będzie czas na musztardę. Ja będę mieszał trzy rodzaje musztardy. Francuska, rosyjska i stołowa. Dam po około pół łyżki tej, tej i tej. A stosować możecie według siebie, według smaku. Najlepiej sobie wrzucić tam łyżkę takiej musztardy, spróbować smak, mało, dodać na przykład bardziej pikantnej. To już od Was zależy. No i tak, po dodaniu musztardy i
wymieszaniu dokładnie. Mamy sos już gotowy. Tak jak mówiłem wcześniej, polecam do jajek, mięs, ziemniaczków, makaronów, czego tylko chcecie. I dla zasięgu poproszę suba, lajka i do następnego. Hej! No i efekt końcowy, w moim przypadku ziemniaczki, jajeczka i kotlet mielony w sosie musztardowym. Polecam i zapraszam.